Witaj w kolejnym filmie na kanale Sektor Tajemnic. Jak lubisz tego typu odcinki, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i zaznacz subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o nowych moich filmach. W ten sposób też pomagasz rozwijać kanał. Temat reinkarnacji, czyli teorii, według której dusza, czy jak to woli świadomość, po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny, czyli nowe fizyczne ciało, na przykład w nowonarodzone dziecko. To wierzenie, czy jak to woli teoria, jest popularna wśród wielu religii i kultur na całym świecie. W czasach wszechobecnego internetu pojawiają się od czasu do czasu w przestrzeni publicznej wspomnienia ludzi, którzy twierdzą, że pamiętają swoje wcześniejsze życie z innego wcielenia. Dzisiaj właśnie w tym odcinku chciałbym z Wami trochę porozmawiać na ten temat. Sektor Tajemnic. Chłopiec, który pamięta swoje poprzednie życie. Zapraszam na film. Przechodzenie, czy jak to woli, ponowne wcielanie się dusz w kolejne ciała fizyczne w wielu kulturach jest czymś oczywistym. W niektórych religiach ten proces nazywa się reinkarnacją. Jakiś czas temu czytałem w pewnej gazecie opowieść o małej dziewczynce, która wybrała się na wycieczkę z ojcem do zamku w Malborku. W tej opowieści nie byłoby nic dziwnego, po prostu wycieczka jak wycieczka, gdyby nie jeden fakt. Ojciec z córką postanowili dołączyć do grupy zwiedzających, których oprowadzał przewodnik, który opowiadał historię tego obiektu. W pewnym momencie mała dziewczynka powiedziała na głos, w tak niefortunnym czasie, kiedy była zupełna cisza, zdanie, które zdziwiło wszystkich, w tym też przewodnika. Powiedziała: pamiętam, tato, to miejsce, ale to było bardzo dawno temu, jeszcze wtedy wszyscy chodzili w metalowych ubraniach. Po czym za chwilę dodała: dawno temu w tym miejscu były drzwi, które prowadziły do podziemi. Grupa ludzi, słuchając tego, co mówiła córka do ojca, pogratulowała mu dziewczynki o dużej wyobraźni. Po powrocie do domu z wizyty w zamku w Malborku uruchomiła się seria dziwnych opowieści dziewczynki, a rodzice postrzegali to na początku jako fanaberię rozwydrzonego dzieciaka. Jednak po jakimś czasie zaczęli martwić się, bo dziewczynka opowiadała te wszystkie zdarzenia, jak twierdzi, z poprzedniego życia, z zadziwiającymi szczegółami. Przy tym niekiedy zdarzało im się mówić jakimś dziwnym, archaicznym językiem. Nie dawało to spokoju matce dziewczynki i poprosiła męża, żeby ponownie skontaktował się z przewodnikiem i wypytał się jego, czy faktycznie jest coś na rzeczy. Tata dziewczynki umówił się telefonicznie z przewodnikiem i opowiedział kilka szczegółów, które po prostu powiedział, żeby sprawdził w wolnej chwili i poprosił o spotkanie. Przyjechał w umówionym czasie na spotkanie i zaczął się wypytywać o szczegóły, które powiedziała mu córka. Przewodnik przyznał, że na początku podchodził do sprawy dość sceptycznie, ale postanowił z ciekawości sprawdzić kilka szczegółów. Na początku przyznał rację córce, która mówiła o owym przejściu do podziemi, które od setek lat było zamurowane. Przewodnik powiedział, że kiedy szukał o tym informacji, musiał przekopać dawne kroniki, które nie były dostępne dla przeciętnego obserwatora historii. Dopiero tam natrafił na ślad o tym właśnie przejściu do tych podziemi. Był przy tym bardzo zdziwiony i nieco zmieszany. Żartował, że nigdy nie sądził, że kiedyś dowie się czegoś o tym zamku od 5-letniej dziewczynki. Właśnie, a propos dzieci. Przeczytam Wam teraz jedną historię, która też daje dużo do myślenia. 4-latek opowiadał o swoich wspomnieniach sprzed urodzenia. Laura Moza ma chłopca i podzieliła się niesamowitą historią na Facebooku.
Jej 4-letni syn opowiedział jej o swoich wspomnieniach sprzed urodzin. Szczególnie ciekawe jest to, że przypomniał jej o poronieniu, które miała przed jego narodzinami. Laura ma 4-letniego syna Luka, który zawsze był mądry i mówił ciekawe rzeczy. Śpiewał starożytne pieśni, których nie słyszał nigdzie indziej. Według matki rozmawiał jak mały staruszek. Pewnego dnia syn sprawił, że Laura wybuchła płaczem, kiedy opowiedział jej dziwną historię. Przypomniał sobie, że kiedyś umarł w jej brzuszku. Potem został aniołem, a później znowu wrócił. Tak, mamo, żyłem w twoim brzuszku. Byłem tam, a potem umarłem. Poszedłem cię szukać, ale nie znalazłem. Poszedłem do twojego domu. Wszędzie chodziłem, ale nie słyszałaś mnie, kiedy cię wołałem. Potem zostałem aniołem. Tęskniłem za tobą, więc chciałem wrócić do ciebie ponownie, aby być dzieckiem w twoim brzuszku. A potem się urodziłem. Słysząc to, Laura wybuchła płaczem. Naprawdę poroniła. Zanim zaszłam w ciążę z Lukiem, miałam silne krwawienie. Pamiętam, że miałam pozytywny test ciążowy. Po kilku dniach zaczęły się silne bóle i obfite miesiączki. Laura jednak nigdy nie opowiedziała synowi o swoim poronieniu, podobnie jak nigdy nie mówiła o aniołach. Historia jej syna przekonała ją, że anioły istnieją, a dzieci same wybierają swoich rodziców. Po prostu patrzyłam na niego i płakałam. Nasze dzieci wiedzą, jakich matek potrzebują na długo, zanim dowiemy się o ich istnieniu. To dowód na to, że naprawdę nas wybierają, a ich dusze są zawsze z nami w tym lub następnym życiu. Powiedziała Laura Mazza. Materiał ten dla grupy Bezpośrednie Spotkania z Obcymi przygotowała Anna Holo. Powiem wam, że rzadko mi się to zdarza, ale tym razem nie zgadzam się z tym, co było powiedziane w materiale źródłowym pod koniec. Według mnie Laura trochę źle zrozumiała tą całą sytuację. Ale oczywiście to moje i wyłącznie moje zdanie. Wy możecie mieć całkiem inne postrzeganie tego tematu. Według mnie to, że może mieć miejsce reinkarnacja, jest całkiem możliwe. Ciekawie na ten temat opowiada najbardziej znany jasnowidz Krzysztof Jackowski. Twierdzi on, że nasze życie tu i teraz to tylko pewien etap, który wydaje nam się bardzo realny, do tego stopnia, że trzymamy się tego świata, a raczej życia, bardzo kurczowo. Pan Krzysztof twierdzi, że tak naprawdę dopiero po śmierci zrozumiemy, że dopiero wtedy wróciliśmy do naszego prawdziwego życia i świata. Wydaje mi się, że reinkarnacja jest jak najbardziej możliwą jedną z opcji istnienia naszej duszy, czy jak to woli świadomości po śmierci fizycznego ciała. Ale to, że wybieramy sobie, w jakiej rodzinie się rodzimy, to już według mnie nie musi być prawdą. Każdy z nas tutaj na Ziemi ma do odegrania swoją rolę i nie wybieramy sobie roli, tylko po prostu są do nas przydzielane. Moim zdaniem możliwe, że to się odbywa raczej na zasadzie przeznaczenia niż na zasadzie wyboru. Możliwe, że to siła wyższa, przez niektórych zwana Bogiem, właśnie te role nam przydziela. Dlaczego tak sądzę? Nie wszyscy ludzie są dobrzy z natury, są też źli, a mimo to też w takich rodzinach rodzą się dzieci. Pomyślmy chwilę, przecież nikt z nas nie chciałby się urodzić w jakiejś patologicznej rodzinie, gdzie jest alkohol, narkotyki, przemoc domowa, a niekiedy nawet gwałty. I po raz kolejny to powiem, mimo to rodzą przecież się tam dzieci. Oczywiście jest jeszcze też inna możliwość. Możliwe, że dusza jest ślepa i kocha daną osobę i chce być z nią, pomimo tego, że nie jest najlepszą opcją do życia dla niej na Ziemi. Przecież znamy przykłady złych rodziców, którzy wyrządzają bardzo dużo krzywdy swoim dzieciom, a mimo to dzieci i tak lgną do swoich rodziców. W zasadzie sam nie wiem, jak to jest, ale według mnie to nie wybór, a przeznaczenie kieruje
daną świadomość jako nowe dziecko do danej rodziny. Już nie mogę się doczekać, jak poznam waszą opinię na ten temat. Jestem po prostu ciekaw, co wy sądzicie o tym. Jak zwykle czekam na wasze komentarze pod filmem. Jeżeli film ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. Mile widziane też są udostępnienia filmu. Kanał cały czas się rozwija, a te udostępnienia sprawiają, że po prostu film poniesie się dalej. Jeżeli można, bardzo, bardzo was proszę o to. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij dać subskrypcję i zaznaczyć dzwoneczek na wszystko. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam już na kolejny. Na razie. Niech moc będzie z wami. Cześć!